Okej. No dobra, to cześć wszystkim, witam. Nazywam się Krzysztof Chudek. Chciałbym opowiedzieć o tym, jak i dlaczego przygotować firmę do wprowadzenia narzędzia SIEM. Chcę to potraktować trochę high-levelowo. Nie mam zamiaru za bardzo odwoływać się do konkretnych narzędzi, chyba że przypadkiem. Dlaczego? Dlatego, że w sumie od 4 lat gdzieś tam wdrażam albo analizuję incydenty, albo rozwijam narzędzia SIEM, głównie w moim przypadku akurat ArcSight'a, w wielu różnych firmach, organizacjach rządowych. Nic nie słychać? A można to głośniej? Halo, halo. Halo. No nie wiem, dalej pewnie nie słychać. Tak? No dobra. Okej. No dobra, to mam nadzieję, że teraz słychać. No to tak jak mówiłem, chciałbym opowiedzieć o tym trochę high levelowo. Dlaczego? Dlatego, że podczas kilkunastu gdzieś tam wdrożeń, które przeszedłem, to praktycznie żadna firma nie wiedziała, co robi. W sensie w ogóle nic nie wiedziała, czego chce, jaki jest jej cel, czego oczekuje. A to nie działa tak prosto. No okej, tak tytułem wstępu, tam najpierw pracowałem jako programista, potem 4 lata w security, tak jak powiedziałem, głównie z ArcSight'em. Teraz pracuję dla Hewlett-Packard jako wdrożeniowiec, czy tam konsultant od właśnie SIEM-ów i ArcSight'a, no a równolegle jako tam jako niezależny konsultant. Okej, to jako, że nie mogę być pewien, że wszyscy znają takie podstawowe pojęcia, to tak króciutko tylko powiem, czym jest SIEM za chwilę i czym jest log management, czym jest SOC. Także przejdźmy do tego. Także też bardzo swoimi słowami, bo chodzi o to, że część firmy porywa się na kupowanie SIEM-a, który jest z założenia, bo znaczy jest w ogóle bardzo, bardzo drogim rozwiązaniem, a tak naprawdę wcale go nie potrzebuje. I dlatego właśnie całą tą prelekcję chcę taką prowadzić za chwilę w formie takich pytań raczej, które należy sobie zadać, zanim się podejmie jakieś decyzje i zanim przyjdzie już firma coś wdrażać. Tak więc czym jest log management? Tak po ludzku. To jest zarządzanie logami, tak jak no, tłumaczenie z angielskiego. Ma nam to pozwolić zbierać zdarzenia z wszystkich czy tam z urządzeń, jakie posiadamy i systemów w jednym miejscu, gdzie będziemy mieć możliwość ich przeglądania i wyszukiwania. Zdarzenia będą zabezpieczone przed ich utratą i zmianą. Główną zaletą, która powinna być, ale nie musi, jest normalizacja logów do jednego formatu, żebyśmy zawsze mieli, wiadomo, znacznik czasu w tym samym miejscu, adres IP w tym samym miejscu i tak dalej. Mówię, że nie zawsze musi być, no bo na przykład Splunk, który robi to automatycznie, teoretycznie, bo ma swoje parsery, no to tam czasem różnie to wychodzi i wrzuca w różne miejsca, no ale a wszyscy i tak się tam są zadowoleni, prawda? Co może nam dać jeszcze log management? Możemy ocenić, ile tak naprawdę mamy logów, jaka jest ich jakość, czyli czy one cokolwiek wnoszą w to, no, czy w ogóle coś dają nam, czy są po prostu masą linii, które totalnie nic dla nas nie znaczą. No i jaka jest ich przydatność w kontekście naszego celu. SIEM, no definicja Gartnera określa SIEM jako technologię wspierającą wykrywanie niebezpieczeń, zapewniającą mechanizmy reagowania na zagrożenia na podstawie danych zbieranych w czasie rzeczywistym. I to moim zdaniem jest nieprawda, bo to tak naprawdę nie jest czas rzeczywisty, tylko jakiś pseudo-rzeczywisty raczej, ponieważ my dostajemy te zdarzenia dopiero, no one muszą do nas dotrzeć, więc to już nie jest czas rzeczywisty. One mogły iść nawet bardzo długo. Także to nie jest do końca prawdziwe, no ale korelujemy to ze danymi historycznymi. Zebrane informacje z definicji powinny pochodzić z różnorodnych źródeł, żeby ta korelacja i ogólnie ten całokształt był jak najszerszy, ten widok, który mamy. Kluczowym elementem każdego rozwiązania tego typu jest zdolność do analizy i korelacji zdarzeń na podstawie zebranej kolekcji danych. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie dogłębnej analizy każdego incydentu, a także tworzenie szczegółowych raportów. Czyli tak naprawdę to w SIEM-ie chodzi o to, żeby zebrać dane, zaszyfrować, skompresować, żeby nie zajmowały tak dużo miejsca, żeby miały znacznik czasu, żebyśmy wiedzieli, w którym momencie zdarzenie się wykonało. Najlepiej jeszcze parę znaczników czasu, czyli kiedy się wykonało, kiedy do nas dotarło.
no, kiedy się zakończyło, bo to zależy jakie zdarzenie. Parsowanie logów, czyli właśnie standaryzowanie i normalizowanie do jednego formatu. Dodanie metadanych i priorytetyzacja. To jest też coś, co robi SIEM. Czyli jak wpada mu zdarzenie, to on obudowuje je wieloma dodatkowymi danymi, takimi jak tam właściwie mamy zdefiniowane, ale bierze pod uwagę na przykład nasz model sieciowy, który mamy zdefiniowany, czyli dopisuje szczegóły na temat hosta, z którego przyszło zdarzenie, które mamy dodane, czyli jego, nie wiem, kategoria, na przykład, że to jest web serwer, że działa na nie dla nas krytyczna aplikacja, że ten serwer jest w DMZ-cie, no i co tam jeszcze sobie w sumie wymyślimy w naszym modelu. No, do SIEMA można też wrzucać raporty ze skanów podatnościowych, więc jako metadane można nam dopisać, że ten serwer jest podatny na to i na to i na to. No i na podstawie tego zbudować odpowiedni priorytet dla zdarzenia. No, indeksacja w bazie danych, czyli prędkość wyszukiwania. Procesy decyzyjne, korelacje, czyli tak naprawdę reguły, jakie mamy w SIEMie, czyli to, co sobie zdefiniujemy jako scenariusz. SIEM daje nam możliwość przeprowadzenia analizy. Czyli możemy sobie, nie wiem, znaczy to tak samo jak właściwie w log managementie czy w Splunku, znaczy bo ja osobiście nie uważam Splunka za SIEM, może będą tutaj jakieś głosy sprzeciwu, ale moim zdaniem to nie jest SIEM. No właśnie teraz wiem, że jakoś tam w najnowszej wersji jest już coś okej, w poprzedniej to też nie było. No i mamy też możliwość oczywiście wizualizacji graficznej i raportowania. To wszystko ma nam w zasadzie pomóc w wykrywaniu czegokolwiek. SOC to ja postanowiłem przedstawić po prostu jako 4 punkty. Czyli co to jest SOC? Tak naprawdę to są to narzędzia, czyli między innymi ten nasz SIEM, czy nawet log management, co tam, na czym pracujemy. Procesy i procedury, ważna część SOC-u, czyli właściwie jak mamy się zachowywać, gdy coś się dzieje. Ludzie, bo bez nich, tych, którzy by to oglądali i coś z tym robili, to raczej nic nie będzie. I wiedza. Wiedza na temat tego, co się wcześniej działo, jak działa nasza organizacja, co jest normalne, co jest nienormalne, co było incydentem kiedyś i się powtórzyło. No, wiedza ekspercka na temat technologii, których używamy, żeby w ogóle można było interpretować, co jest incydentem i co jakie zdarzenie oznacza. Czyli tak naprawdę to jest moim zdaniem SOC. Okej, meritum, o co w zasadzie chodzi. Tak jak powiedziałem, to moim celem jest w sumie, żeby przedstawić pytania, które należy, firma powinna sobie zadać. Najczęściej SIEM kupują, no jakieś szczególnie typu ArcSight, z którym pracuję, kupują no, organizacje rządowe albo bardzo duże korporacje, bo kosztuje to wiele milionów euro. No i w ich przypadku to nie zawsze jest jakaś tam ta decyzja była przemyślana. Wiadomo, czasem w korporacji to jest po prostu tak, że ktoś są jakieś pieniądze, trzeba je wydać, spełnić jakiś punkt planu, jakiś menadżer dostanie pochwałę, ale tak naprawdę nie wiedzą, co się dzieje, dlatego wydaje mi się, że działy security powinny jednak próbować ze swoimi dyrektorami rozmawiać i trochę się do tego przygotować, do tego wdrożenia. Takie pytania sobie zebrałem jako główne. Czyli czego my w zasadzie chcemy, jaka jest potrzeba biznesowa, dlaczego my to w ogóle robimy? Ja potem je rozwinę, te pytania. Co my w zasadzie mamy i jak to działa? Inwentaryzacja. Wbrew pozorom, niestety, nawet banki nie zawsze wiedzą, jakie mają urządzenia, co do czego one służą, gdzie one się znajdują i co się na nich dzieje. Czego my się obawiamy? Czyli scenariusze monitoringu. Też na zasadzie, co my właściwie chcemy monitorować, bo scenariusze można wymyślić setki, można zaimplementować, tylko że no co z tego? Wiadomo, to jest koszt, zrobią to jacyś tam właśnie wdrożeniowcy, zapłaci za to masę pieniędzy, ale co ma nam to dać? I czy to w ogóle spełnia nasz cel? No dobrze, wdrożono nam właśnie aplikację i co dalej? To też jest bardzo duży problem, ale zaraz się do tego odniosę. No coś tam mruga w tym naszym SIEM-ie, czyli właśnie analiza incydentów. Co my z tym będziemy robić? No i znowu to samo, bo nie wiem, ci co tam pracowali ze SIEM-em czy coś, wiedzą, że reguły trzeba tuningować, trzeba filtrować, bo inaczej będziemy mieć w kółko to samo. Tu mogę tylko powiedzieć taki przykład, że kiedyś byłem w takim SOC-u, w którym trzeba było mieć głównie takiego skilla, żeby jak najszybciej klikać, ponieważ padały tysiące i żeby spełnić tam te KPI-e, to trzeba było klikać i oni to tak wszystko klikali. No, był to duży SOC. No, byli w tym dobrzy.
No, często w ogóle właśnie tą pierwszą linią klikaczy są Hindusi, nie? Ale. No, no nie, 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 to nie jest rasistą po prostu. Okej. Okay. No, więc to potrzeba biznesowa. Dlaczego w ogóle firmy to robią? Na przykład dlatego, że chcą się certyfikować, chcą dostać, nie wiem, PCI-a albo jakiś inny certyfikat spełnić, gdzie wymogiem jest posiadanie systemu typu SIEM, a w zasadzie monitorowania zdarzeń po prostu. Albo mają regularne audyty i chcą je zacząć przechodzić. I tutaj też słyszałem takie zdanie, że gdy podczas audytu audytorzy pytają i dowiadują się, że jest SIEM, na przykład ArcSight, to w ogóle już tego nie sprawdzają, dają od razu zielone. Także firmy naprawdę bardzo dużym, znaczy duży procent to jest, to są audyty, compliance, po to jest potrzebny SIEM. Innym powodem jest oczywiście PR, czyli nie chcą mieć złego PR-u, chcą coś wykrywać, albo dostali już jakąś karę za to, że coś wypłynęło, albo nie wykryli. Zresztą teraz też się zmienia unijne prawo, ale nie chcę to za dużo mówić, bo nie wchodziłem w szczegóły, ale także każdy będzie musiał upubliczniać incydent, jeśli u niego, znaczy jeśli do niego doszło, jak nie, to dostanie karę, musi to zrobić natychmiast. No i musi pokazać, żeby nie dostać kary, to będzie musiał pokazać, że, no, że ma jakieś systemy i że go wykrył, znaczy, że wie o nim po fakcie, no nie udało się go wykryć, ale próbował, nie? Zabezpieczenie poufnych danych biznesowych, no to w przypadkach, gdy, nie wiem, pracują dla projektów rządowych, NATO i inne, albo inne tego typu super tajne rzeczy, no i chcą się jakoś zabezpieczać, chcą mieć kontrolę, czyli punkt następny nad tym, co się u nich dzieje. Dlatego, że tak samo zresztą log management, jak i SIEM daje naprawdę, jak już się go wdroży w firmie i firma zrobi to dość świadomie, to nagle okazuje się, że bardzo dużo wie, bo wie, jakie ma już urządzenia w ogóle, jakie ma systemy, jak wygląda ich model sieciowy. No, nagle okazuje się, że wszystko zaczyna być bardziej przejrzyste. Muszą się nad user managementem, czyli nad zarządzaniem użytkownikami zastanowić, nad kontrolą dostępu, bo na to wszystko będą reguły, to musi zacząć być jakoś sensownie poukładane. Warto sobie też przy tej potrzebie biznesowej właśnie odpowiedzieć nad krytycznością systemu SIEM, dlatego że właśnie widziałem różne rzeczy. Dla części SIEM na przykład miał być sercem i centrum, znaczy bezpieczeństwa, był bardzo ważny, musiał być wiadomo wysoka dostępność, disaster recovery i inne rzeczy, a dla niektórych było, wdrażali go jako dodatkowo, będzie gdzieś z boku, dział security tam sobie pracuje po swojemu, ale mają ten SIEM, tam sobie jest, można tam zajrzeć i coś zrobić. No i kolejne właśnie pytanie, czy mamy właśnie w związku z tą krytycznością, czy mamy zamiar naprawdę śledzić, co tam się dzieje i reagować? No bo właśnie tak jak mówiłem, to nie zawsze jest takie oczywiste. Zresztą widziałem też takie wdrożenie w banku, było wdrożone coś 3 lata temu, poproszono nas o ocenę, no i okazało się, że właściwie nic tam, znaczy może ktoś tam zaglądał, ale nikt z tym nic nie robił. To było sobie, wydano górę forsy, ale to nic nie wnosiło. Zresztą bardzo często jest tak, że firmy coś wdrożą, zostawiają, potem to jest takie samo sobie. Inwentaryzacja. Urządzenia i systemy w firmie. No i kolejna anegdota właśnie, że w banku jednym trzeba było wdrożyć, no między innymi wdrażaliśmy tam Active Directory, workstacje miały być wpięte do monitoringu, miały być urządzenia sieciowe i tam jeszcze krytyczne aplikacje. Poprosiliśmy więc o listę urządzeń sieciowych raz z ich funkcją, które w ogóle są, nie wiem, brzegowe, które są wewnętrzne, które to IPS i tak dalej. I firma nie była w stanie nam odpowiedzieć na to pytanie. Dostarczyła 400 plików z logami, chyba 400. Nie będąc w stanie nazwać, mają IP-ki, ale nie wiedzą, co to jest, do czego służy i gdzie to jest, to nie do końca jest ich wina, bo to problem jest taki, że się firmy ciągle łączą, rozdzielają, zmieniają, ludzie odchodzą, przychodzą i tak dalej, nie? Ale jednak powinniśmy wiedzieć, co mamy, powinniśmy wiedzieć, w jakiej to jest wersji, jak on to pełni funkcję. Potem zresztą wdrożonowcy nas o to po prostu będą pytać, nie? Ale ile produkują zdarzeń, to też jest ważne, bo jakoś trzeba ten system zaprojektować. Ale fajnie też umieć odpowiedzieć na pytanie, jak będziemy dostarczać logi z danego urządzenia albo z danej bazy danych, bo potem okazuje się, że w sumie to tam nie można mieć dostępu i tak dalej, i tak dalej. Albo nie da się tego przesłać. No, albo chcemy wdrożyć workstację, ale nie mamy w sumie centralnego miejsca, które workstacje wysyłają logi, a pracownicy przemieszczają się ciągle gdzieś,
I w zasadzie to jak mamy te logi otrzymać od tych pracowników? Jaka jest krytyczność naszych systemów, urządzeń, aplikacji? Czyli które są dla nas najważniejsze, które są krytyczne? No nie wiem, jaką mamy własną tam skalę oceny. Analizy ryzyka, które też powinny być, czyli żebyśmy wiedzieli, na jakie ryzyko wystawiony jest jakiś system. No i w związku z tym potem potrafili podjąć decyzję na temat właśnie scenariuszy między innymi. Ustawienia audytu. Też coś, czego wszyscy się boją w kontekście takim, że jak działa, to lepiej nie ruszać może, bo jak my to teraz zmienimy w całej organizacji, to właściwie nie wiemy, co będzie. Oczywiście, że trzeba to przetestować. Ale żeby CM miał sens, to musimy dostarczać mu takie logi, które będą coś wnosiły, prawda? Będą miały wszystkie ważne dane, no będą informować nas o tym, o czym chcemy, żeby nas informowały, ale o tym za chwilę. No ale czy jesteśmy gotowi na zmianę audytu, czy w ogóle mamy jakąś politykę tych ustawień audytu, że nie wiem, wszystkie Windows serwera mają jedną, oczywiście serwery Active Directory inną, ale że ogólnie mamy to ustandaryzowane, czy nie i czy chcemy to zrobić. Jak chcemy wdrażać aplikacje, no to by przydało się wiedzieć, jakie procesy biznesowe są w tej aplikacji, czyli do czego ona służy, co tam się dzieje, kto jest zaangażowany, jakie są rodzaje użytkowników i jakie jest zastosowanie w ogóle samej aplikacji, z jakich modułów się składa, może niektóre moduły są wystawione na świat, no także warto to wszystko wiedzieć. No i czy w ogóle ktoś umie na firmie opowiedzieć, jak wygląda nasza sieć? Jakie w ogóle tam są podsieci, czy one są, czy to jest jakoś podzielone, czy cokolwiek, jest tam jakiś sens, czy mamy właśnie, potrafimy jakąś mapę tego wszystkiego zrobić. Dlatego, że ten model sieciowy, czy właśnie mapę... No. Nie, no nie wiedzą, my im mówimy, nie? Ale... No... No właśnie, o tym mówię, nie? I takie wdrożenie się po prostu może nie udać. Znaczy, to nie ma sensu, po co te pieniądze wydawać, nie? Wiadomo, że korporacje inaczej myślą, ale... No. Co my chcemy monitorować i czego się boimy? Ja uważam, że są dwa podejścia. Widziałem obydwa w akcji, a można je zresztą pomieszać i będzie mieć trzecie podejście hybrydowe. Czyli pierwsze podejście... że mamy logi i patrzymy, co da się w nich monitorować. I coś takiego widziałem, wysyłane były wszystkie logi. Siedzieli ludzie, którzy znali się na rzeczy, analizowali, no dobra, mamy takie logi, to może, o, tu jest user create, to może w takim razie monitorujmy te utworzenia użytkowników, nie, i tak dalej. Od tej strony patrzyli. Jakie tu ma minusy, to za chwilę pokażę na ten slajdzie. Drugie wydaje mi się sensowniejsze. Czyli firma najpierw pomyślała, czego w zasadzie się boimy, co jest dla naszego biznesu największym ryzykiem, nie wiem, ataki hakerskie, jakieś fraudy pieniędzy, nie wiem, cokolwiek. I wtedy oczywiście nie musimy sami, ale wiemy, czego się boimy, więc zlecamy to tam jakiejś firmie, czy tam właśnie wdrożeniowej, czy coś, żeby opracowała dla nas scenariusze na to, czego się boimy. Czyli to jest moim zdaniem sensowniejsze. No też taka fajna rzecz jak threat modeling. No, analizę ryzyka pewnie wszyscy znają, ale threat modeling, czyli żeby sobie zamodelować trochę zagrożenia dla naszej aplikacji. Do tego są fajne programy, w których możemy też takie fajne rysować diagramy, znaleźć tam jednak słabe punkty i wykonać jakiś model. To naprawdę otwiera oczy. Fajnym źródłem też tego, co chcemy monitorować, są testy penetracyjne, jeśli są wykonywane w firmie. Zresztą skany podatności też. W ogóle idealnym rozwiązaniem, tak jak już się ma tego CM-a i się działa jakoś, to jest, no i ma się testerów, czy tam się zleca jakieś testy penetracyjne, to jest taka współpraca typu, że testerzy testują też nasze wewnętrzne systemy, nie informując oczywiście analityków na ten temat, no analitycy próbują to wykryć. Znaczy cały czas są świadomi, że mogą być też wewnętrzne ataki i próbują to wykryć. No to świetnie sprawdza proces, sprawdza, czy nasze reguły działają, bo jak testerzy coś zrobią, my nie wykryliśmy, powiedzą nam, co zrobili, my możemy wtedy przeanalizować logi z tego systemu i spróbować znaleźć wzorzec, który pozwala wykryć tego typu atak. Z moim zdaniem w ogóle idealne rozwiązanie na rozwój reguł monitoringu. No tylko, że nie wszyscy, wiadomo, mają swoje zespoły, ale jest to dobre podejście.
Też na skanów podatnościowych też można, jakby nie było, które są jednak automatyczne, można je puścić. On też skan coś wykrył, możemy zobaczyć w logach, co, jak to się stało. Zresztą też tak z doświadczenia trochę, jak byłem właśnie analitykiem, to większość ataków na bank to były nawet takich, które dalej zaszły, to były bardzo takie niewyszukane ataki. W sensie nikt nie bawił się na przykład, żeby zmienić metasploitowi user agenta na jakiegoś sensownego, tylko zostawiał tam jest metasploit pisane. Albo hostname nazywa się Kali i tak dalej, nie? Albo inne jeszcze, no, SQL map w user agencie. Takie więc takie banalne rzeczy, ale naprawdę tego atakujący też tak nie zawsze to zmieniają, nie? Także można, jakbyśmy właśnie mieli takie testy penetracyjne czy te skany, to można to łatwo wyłapać, że właśnie, nie wiem, Nessus jest gdzieś wpisane po prostu w logach, więc można to łapać, nie? Odpalanie takich narzędzi. No to wziąłem obrazek z, akurat na dole z ArcSight'a, dlatego że chciałem powiedzieć jeszcze jedno w tym temacie, tych scenariuszy, że niektórzy są też dwa, znaczy tak jak tam były dwa podejścia, tak tutaj są, że możemy pchać wszystkie nasze logi. Akurat ArcSight, zresztą też część CM-ów tak wygląda, że jest sobie jakieś, są jacyś agenci, konektory, które wciągają te logi z urządzeń źródłowych, przesyłają je do takiego log managementu, w ArcSight to jest logger, który sobie to tam mieli, on jest szybszy niż silnik korelacyjny, bo nic nie robi specjalnego, tylko ma to zbierać. A potem jest właśnie ten silnik korelacyjny, główna konsola, to jest ESM. I można albo słać wszystko aż do ESM-a, który no, musi dużo wykonywać akcji i performance jego może być średni, dlatego będziemy musieli mieć dużo tych ESM-ów, to kosztuje i tak dalej. Ale może właśnie sensowniejsze i to staram się akurat ja tam zawsze promować, żeby okej, chcemy mieć wszystkie logi, więc nasze konektory zbierają wszystko, wszystko nawet wysyłają do logerów, które lepiej sobie radzą, mogą więcej danych zbierać i nie kosztują tyle pieniędzy, ale już dalej to ślimy tylko tak zwane logi security related, prawda? Czyli w ogóle, które cokolwiek są powiązane. A wierzcie mi, że często na przykład w przypadku aplikacji to potrafi być, nie wiem, 1% tych logów, bo reszta to są logi, które zrobili programiści dla siebie, no i które nie wnoszą analitykowi nic. Mówią, że o, włączyła się funkcja jakaś, ale nie mówią przez kogo, jakimi parametrami i tak dalej. Także lepiej jednak się zastanowić, czy chcemy zbierać wszystko i jeśli tak, to czy naprawdę musimy słać wszystko dalej, może tylko wyślijmy część, wymyślmy, albo wybierzmy scenariusze i wyślijmy tylko to, co jest nam potrzebne do tego, a jeśli analityk wykryje, znaczy będzie się zastanawiał, czy coś jest incydentem, to się zaloguje do tego naszego log managementu. Zresztą widziałem też firmy, które korzystały z ArcSight'a, ale miały Splunk'a jako ten log management, czy ten logger, no i tam miały też wszystko, no czy różne inne wersje Big Data. Takie jak Hadoop i też mogli analitycy się tam zalogować i wtedy sobie wszystko wyszukać. Czyli CM nie służył wtedy konkretnie do pełnej analizy. O, sorry. Co będzie po wdrożeniu? Kto będzie z systemu korzystał? I znowu przykład z kolejnego banku na pytanie, co w zasadzie, kto będzie z tego korzystał? To już było bardzo zaawansowane wdrożenie. To nikt nie znał odpowiedzi. Były pomysły, że może zespół antyfraudowy będzie sobie tam coś patrzył. No, dział security może będzie coś patrzył. Dzięki. Ale nikt nie miał odpowiedzieć na to pytanie. I no, to się mija z celem, prawda? Bo te zespoły, które biorą w tym udział, znaczy będą miały z tego korzystać, fajnie, żeby włożyły swój wkład, czego oczekują, czego chcą. No tak, bo po wdrożeniu to już może będzie trochę za późno. Kto będzie system utrzymywał przy życiu? Tak jak każda aplikacja, tak no ICM też, też muszą być administratorzy, którzy będą patrzeć tam, czy to działa, czy się, no, jakie jest performance, jakie są zajęte zasoby i tak dalej. Czy wyszkolimy personel, zatrudnimy nowych ludzi? Tu też jedna właśnie ciekawostka, że firma zdecydowała się na wdrożenie jednego CM-a. Wdrażali, już daleko doszli, ale okazało się, że na rynku pracy w Polsce nie ma nikogo wolnego, kto by znał tą technologię. No wiadomo, jakby tam zaproponowali nie wiadomo ile kasy, to pewnie by się ktoś znalazł, nie? Ale mieli ograniczone zasoby i zrezygnowali. Wycofali się z tego CM-a i zmienili na innego, do którego są specjaliści u nas na rynku. Także fajnie jest zwrócić na to uwagę.
No wiadomo, możemy to też outsourcować, ale to o tym później powiem. Bo fajnie też, jeśli już są ludzie, którzy mają przy tym właśnie pracować, to żeby już patrzyli na to, co się dzieje, jak to działa, już przy tych wdrożeniowcach, przynajmniej ja tam nigdy nie mam nic przeciwko, no bo potem zostaną sami i sobie nie poradzą. No okej, teraz mamy analizować incydenty. No i właśnie, jak my w sumie, co powinniśmy mieć, jak się do tego zabrać? No przydałoby się napisać jakieś procedury, procesy, żeby taki analityk, nawet jak w SOC-u to ma być, nie wiem, będzie serio, ta, znaczy tak, że to jest duży SOC, pierwsza linia będzie w Indiach czy coś, to tym bardziej zwykle dla pierwszej linii się robi tak zwane runbooki, czyli oni im coś wpada i oni patrzą, aha, wydarzyło się to, więc zadzwoń do tego, napisz maila do tego i tak dalej. Wykonują tylko czynności z karteczki. Więc fajnie to zaplanować, dlatego że ta pierwsza linia, która ma, będzie zasypywana dużą ilością naszych incydentów, no do drugiej powinny trafiać już takie trochę przefiltrowane, ważniejsze, no o tym jeszcze powiem. Tak czy siak musimy to jakoś opisać, albo jak wykryjemy prawdziwy incydent, to co my zrobimy? Nie wiem, zaczniemy biegać i krzyczeć. Fajnie się nad tym zastanowić, że jeśli nie wiem, to jest w nocy, to do kogo mają zadzwonić, z kim mają zweryfikować informacje, żeby jacyś, nie wiem, sieciowcy byli dostępni na dyżurach, cokolwiek, coś musimy zrobić. Bo potem będzie za późno, jak już się to wydarzy. Analitycy, fajnie jak mają doświadczenie. I tutaj wydaje mi się, że to doświadczenie powinno, nie chodzi mi tylko o doświadczenie w analizie incydentów, tylko doświadczenie, nie wiem, można ich podzielić per technologia. Zresztą w ogóle, wiadomo, w security bardzo często ludzie wywodzą się z administratorów, nie? No więc tak w analizie incydentów to też najlepsi analitycy to są tacy, co znają system od podszewki, od podstaw, bo umieją zinterpretować wszystkie zdarzenia i wiedzą, co jest normalne i co nie. Powinni też dość długo pracować w firmie, dlatego że każda firma ma swój własny charakter, swój własny model pracy. U niektórych to, że wszyscy logują się na ruta, byłoby incydentem, u innych jest normą, nie? Że nie wiem, serwisy czy tam jakieś inne usługi działają na rucie właśnie i tak dalej. Także warto się do tego przyzwyczaić. No, powinniśmy opracować jakieś czasy reakcji właśnie, jak ma to działać, możliwe sposoby i reakcji i decyzyjność analityków właśnie, co oni mogą zrobić, bo też różnie bywa. Czasem muszą się odezwać gdzieś wyżej, a czasem sami mogą podjąć decyzję o, nie wiem, o wyłączeniu serwera albo odizolowaniu go. No, to zależy mocno też od tego, jak bardzo doświadczonych mamy analityków. Czy będą mieli dyżury, czy ktokolwiek w nocy też ma na to patrzeć, czy nie. Czy będziemy zmieniać swoją firmę, by wyeliminować przyczyny incydentów? Czy będziemy otrzymywać w kółko te same incydenty? No i właściwie, czy my chcemy zbudować SOC, czy tylko chcemy sobie na to patrzeć? No, tutaj trochę co wspomniałem. Taki model, z którym ja się spotykam i który mi się wydaje, że całkiem fajnie działa, ale oczywiście w dużym SOC-u. To jest pierwsza linia tych takich ludzi mniej doświadczonych, którzy będą nam przefiltrowywać incydenty, przeklikiwać te, które nie mają znaczenia albo są po raz kolejny, a te, które bardziej wyglądają na incydenty, dadzą do drugiej linii, gdzie są bardziej doświadczone osoby i które mogą lepiej to zanalizować. A jeszcze może być trzecia linia i takie coś, co jest modne teraz jak threat hunting. Tacy ludzie sobie siedzą i w zasadzie nie są uzależnieni od tych reguł, które są, które dają nam alerty, tylko mają za zadanie przeglądać sobie wszystko i mogą sobie tworzyć bardzo fajne rzeczy, jak wykrywanie anomalii na podstawie prostych zapytań, nawet SQL-owych, bo co to jest anomalia? Tak naprawdę anomalia to znaczy, że coś wydarzyło się inaczej niż zwykle. To można opisać zapytaniem SQL, tak? Pokaż mi logowania do tego serwera z innego adresu, znaczy z takiego adresu, który nie wystąpił na przykład przez ostatnie 6 miesięcy, no, ale wystąpił teraz. I to mamy anomalię. To możemy zapytaniami sobie opisać. No i czasem jeszcze bywa coś takiego jak CIRT, czyli Computer Incident Response Team, którzy mają podejmować decyzje, jeśli to nie jest, tego nie mogą robić wcześniejsze linie, tylko oni reagują typu właśnie odizolujmy ten serwer i tak dalej. Albo skontaktujemy się z jakimiś władzami w tym temacie. Fajnie, jak jeszcze jest coś takiego jak Security Engineering gdzieś tam, czyli właściwie administratorzy, którzy się bawią też hardeningiem i mają bardzo dużo wiedzy na temat tych systemów, czy też urządzeń sieciowych, no właśnie po to, żeby taki analityk mógł zadzwonić i zapytać, czy to jest normalne, albo czy tak ma być, albo czy możesz to bardziej dokładnie analizować konkretnie już na systemie, bo przecież analitycy nie muszą, albo nawet może nie powinni mieć dostępu.
Ale to jak to? Uważam, no jakiś reporting dla naszego zarządu, żeby mógł sobie patrzeć na jakieś fajne wykresy, grafy i co tam się u nas dzieje, jak szybko zamykaliśmy incydenty, ile ich przeklikaliśmy. Rozwój naszego narzędzia. To jest trochę już powiedziałem, mało pewnie widać, ale wiadomo, że bezpieczeństwo jest procesem ciągłym. To wszyscy wiedzą. Żeby rozwijać ten nasz CM, bardzo fajnie jest to właśnie, o czym wspomniałem, czyli mieć testy penetracyjne, które będą wnosić wkład na temat naszej infrastruktury i aplikacji. Będziemy mieli ten monitoring ciągły, który też jednak będzie wykrywał incydenty i będziemy mogli zmieniać wszystko, albo w ogóle wpadnie na to, że można zrobić lepszą regułę. Zaangażowanie biznesu. Bardzo istotna rzecz. Znaleźć taki złoty środek, żeby oni też byli zaangażowani i podpowiadali nam, czego właściwie się boimy, nie wiem, w przypadku transakcji bankowych, to, że nie powinno być, no nie wiem, jakiś scenariusz tam wykrywania, że nie wiem, też tak znam, że jakiejś tam krytycznej bankowości, tak, nie powinni tak naprawdę oni używać funkcji jakiejś nazywającej się, nie wiem, X, bo taka, no, że powinno to być monitorowane i normalnie tacy ludzie od security to w życiu o tym nie wiedzą, przecież nie znamy aplikacji bankowych, nie wiemy z jakich funkcji oni korzystają, albo czego nie mogą, albo co mogą, albo i tak dalej. Także fajnie, jak biznes nam coś podpowie. No i skany podatnościowe, tak jak wspomniałem, dodatkowo. No tu jeszcze, aha, to już trochę powiedziałem, ale ten proces ciągły, filtrowanie false positive'ów, żeby no, nie było na ciągle, nie? Żeby właśnie nie powiększać umiejętności w szybkim klikaniu, tylko raczej, żeby, bo takie rzeczy, które powtarzają się ciągle, tylko zmniejszają czujność analityków. Jeśli dostają, nie wiem, jest tych 3 analityków i oni nawet mają 1000 tych alertów dziennie, to oni nie znajdą tego jednego, nie, który jest incydentem. Dlatego, że będą zajęci tym klikaniem i ten jeden też przeklikają. Także fajnie im to filtrować. No, dostosujemy nowe reguły jako odpowiedzi na nasze zagrożenia, nie na to, co jest w internecie tam opisane, tylko to, czego, co my widzimy, co pasuje do naszej infrastruktury i do naszego modelu pracy. Bo możemy często kupić właśnie takich firm wdrożeniowych, dodzą nam pakiet reguł, tak, i mamy je, jest super. Tylko, że one nie odpowiadają temu, co się u nas dzieje. Na przykład też taki scenariusz jest, że który może być monitorowany, jak utworzenie użytkownika, zalogowanie i usunięcie w ciągu 24 godzin. Fajny scenariusz, tylko zależy od tego, jak firma pracuje. Jeśli to jest jakiś bank, który ma zarządzanie tożsamością i tak dalej, no i na produkcji jest coś takiego, no to w porządku, nie? Może nie powinno. A niektórzy tworzą testowe konta na produkcji i testują i usuwają i tak dalej. Wtedy ten scenariusz nie ma najmniejszego sensu. Musimy... To nie mój laptop, żeby nie było. To jest ten poprzedni. Okej. Okay. No w tym CM-ie, zresztą tak samo jak w log managementie, trzeba jednak trochę pisać te parsery, żeby logi, które niestety się zmieniają wraz ze wzrostem, nie wiem, ze zmianą wersji oprogramowania, zmieniać też często format logów albo dochodzą nowe rzeczy i musimy poprawiać nasze parsowanie. Czyli żeby jednak ciągle w tych samych polach mieć te informacje, które nas interesują, a to jest bardzo dużo pracy, no i uczenie się na błędach. Dobra, to tak, to są te pytania, które właśnie zadałem i wydaje mi się, że fajnie właśnie móc sobie z zarządem o tym porozmawiać, jeśli by wpadł taki pomysł jak wdrożenie jakiegoś CM-a, bo w niewielu procentach firmy były w stanie odpowiedzieć na te pytania. Zresztą zdarzało się nawet, że firma nie jest w stanie, no, zamówiła sprzęt i w ogóle, jakaś duża korporacja i wszystko było fajnie, czas konsultantów zaklepany i ten, ale okazuje się, że taka głupota jak nie ma miejsca w serwerowni. Przez 4 miesiące nie będzie, nie? Nie podłączymy tego sprzętu po prostu. Akurat ten projekt się ciągle ciągnie, bo nie było, dalej nie ma miejsca w serwerowni. Także dobrze jest sobie odpowiedzieć na te wszystkie rzeczy. Sami konsultanci, czy tam w ogóle jakaś firma wdrożeniowa, to ona oczywiście podpowie część rzeczy, nie? Znaczy my sobie dokonamy jakiegoś wstępnego wyboru produktu na podstawie tego, jak nam sprzedawcy to sprzedają. Ale warto też samemu może poczytać trochę o licencjonowaniu, bo właśnie wymyślają różne rzeczy. Raz licencjonowanie polega na ilości EPS-ów, czyli event per second, ile nam wpada do systemu. Czasem na temat tego, ile gigabajtów będziemy przechowywać. No, czasem chcą od instancji jakiegoś komponentu, czasem nie. Czasem produkt jest za darmo, ale tak naprawdę, żeby dobrze działał, to trzeba kupić masę dodatkowych rzeczy. Architektura, no to już zwykle nam ktoś zaprojektuje, ale fajnie też wiedzieć, czy chcemy właśnie mieć HA,
Czy chcemy robić jakieś, nie wiem, jakieś backupy, jakieś właśnie disaster recovery i tak dalej, w jakim modelu. Ten model sieciowy, kategoryzację i priorytetyzację, no to tak właśnie jak wspomniałem, dobrze się przygotować, ale to też zwykle właśnie konsultanci trochę pomogą, tylko że nie wyczarują sami, jak działa sieć. Można się też zastanowić, czy w ogóle chcemy mieć własny SOC, czy może chcemy wziąć jakąś firmę zewnętrzną. Teraz wiadomo, dużo tych wiodących firm posiada własne SOC-i rozrzucone po świecie, które mogą nas monitorować, tylko że bardzo często oferują właśnie standardowy zestaw reguł, a dodatkowe dla nas customowe kosztują dużo pieniędzy. No i czy chcemy mieć własny SIEM, czy w ogóle może outsourcujemy to całkiem? Nie wiem, będziemy wysyłać logi do chmury. Co też można robić? A jeszcze chciałem wspomnieć o logach, żeby jaki jest. Okej. Jaki jest format? Znaczy, jaki jest problem w ogóle z logami? To, że każdy dostawca ma swój pomysł i format. I że logi traktuje się nie jako funkcjonalność, a jako narzędzie dla programistów. Ja o tym w ogóle też prowadziłem na tym security use case, coś tam, czy case study, nie wiem jak się nazywa ta konferencja poprzednia, ale cały o tych logach. A tutaj chciałem tylko wspomnieć, że to jest bardzo duży problem, bo wydaje mi się, że, znaczy ja tak uważam, że format logów, szczególnie przy aplikacjach, powinien być wpisany do umowy i nie wolno go zmieniać. To jest tak jak zmiana funkcjonalności. To nie jest coś, co należy do firmy dostawczej, co jest bardzo często używane, szczególnie w dużych, wiodących polskich firmach programistycznych. Jak poprosi się o zmianę logów, to okazuje się, że logi w zasadzie to nie jest funkcjonalność. W sensie to należy do nas, to my debugujemy sobie aplikację, więc nie będziemy tego dostosowywać. Więc warto zadbać w przypadku aplikacji, żeby to było wpisane w umowę. To jest funkcjonalność. Ta funkcjonalność nie powinna się zmieniać bez konsultacji, no i powinna zawierać to, co chcemy. Aplikacji podłączałem już w ogóle w życiu bardzo dużo i bardzo trudno znaleźć logi dobrej jakości, czyli które posiadają takie podstawowe informacje, które są potrzebne analitykowi, czyli znacznik czasu, kiedyś coś stało, skąd to się stało, czyli informacja o źródle, użytkownik, adres IP, nazwa hosta, informacje o celu, czyli właściwie, czy no oczywiście to może być aplikacja, to może być jakiś cel jeszcze dalszy. Też użytkownik, jak to jest przelogowanie, na przykład to, że z jakiego użytkownika na jakiego i tak dalej. Adres IP, nazwa hosta, rodzaj akcji, jaki był podejmowany i jej rezultat. Ojej, literówka, nieważne. Fajnie, jak tam jest jakiś identyfikator sesji, żebyśmy mogli połączyć jednak ze sobą sesję użytkownika. No i parametry, z jakimi było coś wywołane. Żeby podłączyć takie źródło danych, wydaje mi się, że powinniśmy podjąć takie kroki. Jak wykonać analizę ilościową, to polega na tym, żebyśmy wiedzieli, jakie mamy rodzaje zdarzeń, ile ich jest, jaki mamy tych rozkład tych zdarzeń, nie wiem, ile mamy logowań, ile mamy czego i tak dalej. Fajnie jest to wiedzieć, bo to potem pozwoli nam określić, co właściwie ta aplikacja nam loguje, czyli znaleźć unikalne zdarzenia. Przeprowadzić jakieś warsztaty, testy, bo potem z takiej aplikacji bankowej to właściwie zawsze okazywało się, że nikt nie wie, jakie jest zdarzenie odpowiadające, nie wiem, wykonaniu transferu albo stworzeniu, nie wiem, lokaty bankowej, cokolwiek, więc fajnie jest przeprowadzić testy, czyli, nie wiem, tester choćby aplikacji klika sobie, my sobie zapisujemy czasy, kiedy coś się wykonało i potem patrzymy w logach, jakie tam były zdarzenia, czy w ogóle są jakieś. Analiza jakościowa, czyli oceniamy, czy właśnie logi spełniają nasze wymagania. No, o tym mówiłem w zasadzie, o tych scenariuszach. To nie będę się powtarzał, no już kończę. Okej, tylko chciałem na sam koniec powiedzieć właśnie aplikacji, której też tam to było moje największe przeżycie, że aplikacja miała 500 GB logów dziennie, 10 tysięcy EPS-ów, z czego po analizie wyszło, że zdatne do czegokolwiek jest tylko 2 GB dziennie, 40 EPS-ów. To był właśnie przykład, to była krytyczna aplikacja bankowa, web aplikacja do bankowości internetowej, no więc no było źle, nie? Czyli co właściwie taki analityk może sobie z takimi logami zrobić, gdy tam nie ma podstawowych informacji. Także naprawdę warto analizować i zająć się logami ze swoich aplikacji, czy to ma sens, czy może to przerobić. Okej, tyle. Pytanie, ktoś miał. No. Tak,
pokazuje autentykację źródeł. Okej, to najpierw na pierwsze. No jasne, czy spotkałem się z personalizowanymi atakami na SOC? Była taka akcja też jakiś czas temu, że wszystkie banki chyba w Polsce dostały cynk, że będą atakowane. Była podana data, dostali to od tam rządowej agencji jakiejś z magicznym skrótem. No i wtedy, czyli jakby no było coś zapowiedziane na przykład, wszyscy musieli tam się stawić i wszyscy czekaliśmy, aż nas w końcu zaatakują, nikt nas nie zaatakował. No ale, czyli w ogóle, tak, ale ogólnie w ogóle, znaczy SOC-i dostają właśnie na przykład cynki od najróżniejszych agencji i to jest, ale tak, tak żeby było konkretnie na SOC jako cel, to nie przypominam, no raczej bank, nie? Nie SOC, to znaczy właśnie własna grupa pentesterów to tak, ale sprawdzająca jednak procesy, a tak, żeby było konkretnie na SOC, to nie. Ale też warto zauważyć, że większość ataków w sumie, czy tam to, może nie, że większość, ale to ich źródłem są wewnętrzni pracownicy, nie? Takie szczególnie, które się tam gdzie się udadzą, no to są albo jacyś niezadowoleni, wiadomo, albo zresztą w ogóle, albo przyczyną są, nie? Czyli kliknęli na nie ten link. A drugie pytanie o, ale jeszcze, to jest tak samo właściwie moim zdaniem, tak jak się spotkałem z logami. Po prostu większość część firm programistycznych chyba jeszcze w ogóle znaczy nie zajmuje się w ogóle jeszcze bezpieczeństwem w swoich produktach. Dopiero zaczynają i większość tych zagadnień jest im całkowicie obojętna. Zresztą, no, albo wygasające certyfikaty różnych tych, to też jest popularny problem. Tyle? Tak? Okej, dzięki.